Bardanes od kilkunastu lat próbował być cesarzem, za co został zesłany na wygnanie. Jednak Justynian II dał mu drugą szansę i wojska, którymi dowodził Bardanes, które miały stłamsić bunt, dołączyły do buntowników i wybrały Bardanesa, który stał się Filipikosem na cesarza. Największym problemem Filipikosa było to, że był zwolennikiem monoteletyzmu, który był potępiony przez wcześniejszy synod. Umieścił na tronie patriarchy Jana VI i ten, jak i wszystkie inne jego dekrety związane z religią przysparzały mu tylko coraz więcej wrogów. Kiedy Bułgarzy oblegali Konstantynopol, Filipikos posłał po żołnierzy temu z Opsikionu. Ci pokonali Bułgarów, a później oślepili Filipikosa i wygnali go do klasztoru.